Kiedy już utworzymy sobie obiekt, który stworzyliśmy w filmie dotyczącym tego triku ze stworzeniem obiektu i wykorzystaniem go, czyli mamy tutaj własny typ i ten typ wrzucamy sobie do naszej tabeli, dołożyliśmy jakiś wiersz do naszej tabeli, no to samo zapytanie pokazuje się właśnie w takiej postaci i ono, tak jak już powiedziałem, tutaj wewnątrz kryje odpowiedź. Ale pytanie jest teraz takie, w jaki sposób możemy wyciągnąć na wierzch wartość właśnie z takiego obiektu. Nie jest to aż takie naturalne i proste, jakby się można było wydawać. Powiedzmy, że chcemy wyciągnąć dane, kolumnę adres prac, from, dane. OK. Teraz, kiedy to odpalimy, otrzymamy informację, że mamy tutaj jakiś obiekt. Gdybyśmy zrobili sobie tutaj kropeczkę i następnie dołożyli element tego adresu, tego obiektu, który chcemy tu pokazać, czyli na przykład miasto i odpalimy to zapytanie, otrzymamy informację, że niestety niepoprawny identyfikator, nic z tego tutaj nam nie wyjdzie. Dlaczego? Otóż my w tej chwili odnosimy się do danego obiektu w danej tabeli, aczkolwiek Oracle ma tutaj no chyba zabezpieczenie w pewnym sensie, żeby bardzo świadomie wybierać dane z konkretnego obiektu. Na czym to polega? Na tym, że teraz musimy sobie założyć alias do tej tabeli i kiedy dołożymy ten alias do naszego selecta, to wynik otrzymamy. Czyli musimy oaliasować tabelę, w innym wypadku dane po prostu nie zostaną nam pokazane. No i rzecz jasna teraz wszystkie elementy dotyczące where'a będą działały tak samo, czyli where the address, powiedzmy like p. OK, odpalamy nasze zapytanie. Może tak. I mamy odpowiedź, czyli filtrujemy sobie po elemencie w danym obiekcie. Zatem samo stworzenie obiektu nie wydaje się czymś nadzwyczaj trudnym i tak naprawdę filtrowanie danych w tym obiekcie też nie jest trudne, tylko po prostu trzeba pamiętać, że daną tabelę trzeba oflagować, czyli założyć alias do niej i wtedy bardzo precyzyjnie pokazać, do której tabeli, z której tabeli, który obiekt chcemy sobie wyciągnąć. Mam nadzieję, że ta umiejętność też przyda się. Poza tym, jeżeli już umiemy robić obiekty, no to warto też posiąść umiejętność odpytywania tych obiektów tak, aby wyniki mogły nam po prostu służyć.